Oto kolejna część Let's Playa Yakuza 0. Kontynuuję w tym odcinku wątek sidequest, potężny sidequest biznes prowadzony przez Majimę, związany z prowadzeniem klubu. Tutaj koleżanka Chika, która przyszła tu do naszego klubu. A momencik, sprawdzę jeszcze. Jeśli dobrze pamiętam, na samym końcu, tak, wszystkie ostatnie klub Księżyc. Zaraz, tam jedna brązowa hostessa została, ale to nie pamiętam, nieważne. Zamiast sprawdzać, co tam w klubie Księżyc jest, chcę wypytać na temat Chiki, Chika-chan. O, Etsuko. Zmęczona po ostatniej bitwie. No wszystko to trzeba będzie na nowo zmienić, pozmieniać. Natomiast, no, jedziemy z rozmową. No, Majima sama zwraca się do nas, czyli szacowny panie Majima, jest zbyt formalny, nie używaj sama. Dobrze, rozumiem, Majima. Teraz bezpośrednio mówi Majima, co jest do bardzo bliskich osób, no. Przynajmniej użyj san, Majima-san. Żartuję. Może to w sposób, w jaki to mówisz. Dobra, nieważne. Dzisiaj mówi do mnie tak, jakbym był jednym z klientów, rozumiesz? No, to widzę na poważnie, rozumiem. Dam siebie wszystko. Nazywam się Chika. Miło mi poznać. No, tak uprzejmie, Chika-chan. Dobra, jedziemy. Zacznijmy od rzeczy, które lubisz. Co cię teraz interesuje? Dużo czasu poświęcam na czytanie. O, mól książkowy. Masz jakieś... Bije od ciebie aura intelektualizmu. Jakiego rodzaju książki czytasz? Głównie powieści. Zawsze podobały mi się powieści, odkąd byłam mała i często sobie wyobrażałam, że w nich uczestniczę. Czytasz, odkąd byłaś dzieckiem, co? No to... To ma klasę. A jakiego rodzaju powieści czytasz? Kryminały, science fiction, historyczne. Czytam wszystko z każdego gatunku. Ale moje ulubione to romanse. Idealnie jakieś coś polecasz, nawet erotyczne? No nie, tak nie pójdziemy. Polecisz coś? O, Majima-san, pan też czyta? Niezbyt, ale pomyślałem, że trochę się zagłębię w rzeczy, które lubisz. Uczucia. Przepraszam? To nie jest tak do końca powieść romantyczna, ale to jest książka, którą polecam. Myślę, że jest również dobra dla mężczyzn. Poważnie? Książka o tytule Uczucia? No... Następnym razem poszukam, gdy będę tego w księgarni. Dokładnie, to jest świetna lektura. Mam nadzieję, że panu się spodoba. Chętnie bym usłyszała pana opinię. Muszę poprosić cię o cierpliwość, jeśli o to chodzi. No i jeszcze coś? Robisz jeszcze coś oprócz czytania, Chika-chan? Poza czytaniem lubię słuchać muzyki, iść do muzeów, oglądać przedstawienia, takie rzeczy. No wiesz, co jest niesamowite? Nie mamy ani jednego atomu wspólnego ze sobą, jeśli chodzi o zainteresowania. No tak, Majima-san, gdyby chodził pan z kimś, czy wolałby pan kobietę, która ma te same zainteresowania? No, przeciwieństwa się przyciągają, no, takie same są najlepsze. Ciężko by... No, pójdźmy z tym. Powiadam, że lepiej jest mieć parę różnic. W ten sposób uczysz się swojego partnera. Uczysz się nowych rzeczy od swojego partnera. Czy partnerki. A jeżeli się nauczysz lubić to, co lubi jej partner lub partnerka, naprawdę poszerzasz swoje horyzonty. Zgadzam się. Majima-san, ma pan fantastyczny sposób myślenia. A naprawdę? Tak, tak myślę.
Kiedy jestem z panem Majima-san, już czuję, że mogę poszerzyć swoje horyzonty. Tak, trzymaj się mnie, a rozszerzę twoje horyzonty jak paczki, nie wiem, no dobra, jak rozwalę granice twoich horyzontów na kawałki, więc uważaj lepiej. Dobra, brzmi na zabawne. Opowiedz mi więcej o sobie, Chika-chan. Dobrze, proszę pytać o cokolwiek. Masz coś, w czymś jesteś dobra? Coś, w czym jestem dobra, niech się zastanowię. Gubienie się? Gubienie się? Moment, w tym jesteś dobra? Tak, nie mam w ogóle pojęcia kierunku. Mogę się zgubić w mgnieniu oka. Będę cię eskortował, to głupie. Czy też... no, objazdy są fajne. No to nie jest problem, jeżeli podobają ci się okrężne drogi. Czasem najkrótsza droga nie jest najlepszą, prawda? Niczego mnie się nie oczekiwałem od pana Majima-san. Mówi pan wspaniałe rzeczy. Tak, czasem się gubisz, ale zatrzymujesz się, by spojrzeć na swoje stopy i widzisz coś, czego nigdy wcześniej nie widziałeś. Na przykład piękny kwiatek albo jakieś śmieci. Tak by matka natura sama mówiła: hej, nie martw się, idź tą okrężną drogą. Więc Chika-chan, rób swoje i gub się dalej. Jestem zaskoczona, Majima-san. Mimo pana wyglądu jest pan całkiem poetycki, niesamowity. No, pomimo wyglądu, no aha, rozumiem. Dobra, opowiedz mi o rzeczach, których nie lubisz. Jak się zastanowię, nie lubię świńskich dowcipów, czy powiedzmy dirty talk, czyli no, nieprzyzwoitych rozmów, nieprzyzwoitych dowcipów i rozmów. Ja nawet sobie nie mogę sobie ciebie wyobrazić śmiejącej się ze sprośnego żartu. Jestem dumna ze swojej pracy tutaj, ale jednej rzeczy, której nie mogę znieść, to klient opowiadający sprośne rzeczy. No, pracujesz w nocy, a wszyscy twoi klienci to mężczyźni i w grę wchodzi alkohol. Myślę, że nie da się uniknąć tego typu sytuacji. Jeżeli klient podrzuci ci sprośną kwestię, jak sobie z tym poradzić, Chika-chan? No, po prostu zignoruję ją. Zignorujesz? Moment, to niedobrze. Musisz ich... Po prostu spróbuj się uśmiechnąć, spróbuj być lepsza od nich. Jeśli nie podobają ci się sprośne gadki, najlepiej odpowiedzieć czymś na poziomie. Nie rozumiem, o co panu chodzi. W jaki sposób mam odpowiedzieć, na przykład? Możesz opowiedzieć o sztuce czy coś? Opowiadanie o sztuce tak znikąd klientowi, który mówi sprośne dowcipy, to byłoby dosyć dziwne. No tak, wybacz, to durna porada, ale dalej myślę, że możesz, jesteś w stanie sterować rozmową w innym kierunku i w sposób pewny. Tak, ma pan rację, następnym razem spróbuję przekierować konwersację na inny temat. A, dobrze, no i o to chodzi. No, w miarę poszło. Oczywiście Chika-chan jest stylowo ubrana. Dobra, teraz spróbujemy pograć mini gierkę, którą wycinam oczywiście. I tak, teraz kolejna porcja rozmowy z Chiką. Dobra, porozmawiajmy dziś o romansach. Co sądzisz o związku z dużą ilością romantyzmu? Romantyzm, związek? O kurde, zapomniałem, że Chika-chan właśnie zerwała z Kaneharą, menadżerem klubu Venus. Niedobrze, jej
Jej twarz jest bardziej ponura niż dziecka, które właśnie opuściło loda. Zawaliłem z tym pytaniem. Więc jeżeli nie masz ochoty o tym rozmawiać, możemy zmienić temat. Nie ma problemu, jeżeli porozmawiamy o czymś innym. Nie, w porządku. Porozmawiajmy o związkach. Tematy o mężczyznach i kobietach to istota tej pracy. Nie mogę wiecznie unikać tego pytania. No to dobrze. Tylko jeśli chcesz, czy cię oszukano, porozmawiajmy o zwierzętach. Jeśli chcesz. Odpowiedz tylko, jeżeli masz na to ochotę. Zerwanie nie jest łatwe do omówienia. Tak, zerwanie jest takie dziwne. Kiedy sądzisz, że już zdołałaś zapomnieć wspomnienia, pojawiają się znikąd. Bez wątpienia, a jeżeli się okaże, że facet był zwykłym śmieciem, to na pewno rany tną głęboko. To prawda. Ciężko sobie wyobrazić, dlaczego ktoś taki jak on jest taki trudny do zapomnienia. Cikaczam. Przepraszam, że zepsułam klimat, ale dziękuję, że martwi się pan o mnie. Tak, te rany potrzebują czasu, by się zagoić. Dobrze, porozmawiajmy o czymś weselszym. Jaki jest twój ulubiony typ faceta? Mój ulubiony typ? Myślę, że pociągają mnie mężczyźni skoncentrowani na sobie. Jak? To dość paskudna cecha, by do podziwiania, prawda? Tak, facet, który jest tak egoistyczny, że tylko ja jestem w stanie sobie z nim poradzić. To tak, jakbym go nie kochała, jeżeli ja go nie pokocham, to nikt inny nie pokocha. Dziwne, prawda? Nie rozumiem. Mówiąc szczerze, sama tego nie rozumiem. Po prostu zakochuję się w zapatrzonych w siebie. Rozumiem, no nic w miłości nie jest logiczne i tak. Może ja powinienem być bardziej egoistyczny przy tobie, Chika-chan. W porządku, śmiało. Proszę mi dać swoją najbardziej... podać swój najbardziej egoistyczny tekst. Dobrze, Chika-chan. Chcę, żeby zaczęła pracować za darmo. Proszę przyjąć moją rezygnację. Żartowałem. To by żart. Rozumiem, wiedziałam. Chciałam się podrażnić tylko. Jest pan zabawnym człowiekiem, Majima-san. To nie robi dobrze na moje serce. Dobrze, teraz gdy usłyszałem więcej o twoim wyobrażeniu romansu, muszę przyznać, że trochę się martwię. Jest następne pytanie. Co się stanie, jeżeli zakochasz się w kimś? Jaka wtedy jesteś? Nie sądzę, żeby się wiele we mnie zmieniało, czy jestem zakochana, czy nie. Ach tak, więc może martwię się niepotrzebnie. Tylko, że moje życie zaczyna się obracać wokół tej osoby. Zmieniam swoją fryzurę, ubranie, styl życia, a nawet jak przyprawiam jedzenie, by bardziej pasowało, bardziej mu pasowało. To znaczy, jeżeli mogę go uszczęśliwić, to zrobię wszystko. Aha, i o to mi właśnie chodzi. To jest to zachowanie, które skazuje się na nieszczęśliwe relacje. Nieszczęśliwe relacje, związki? No, chyba ma pan rację. Po prostu jestem niezdolna do szczęśliwego związku. Nie zmieniaj się, czy mogę cię uszczęśliwić? Za bardzo się przywiązujesz. Naprawdę sądzisz, że musisz się aż tak bardzo zmieniać dla faceta? Co? Ale nie byłby pan szczęśliwy, gdyby osoba podjęła aż taki wysiłek, by zmienić się dla pana? No tak, gdyby to było troszkę wysiłku tu i tam, ale jeżeli skacze na główkę, to trochę przerażające jest. Facet chce być z kimś, ponieważ ta osoba jest taka, jaką on lubi. Nie ma nic złego w byciu sobą. Majima-san, mówi pan najwspanialsze rzeczy od czasu do czasu. Ach tak.
A co z tym od czasu do czasu? Lubię to bardzo w panu. Naprawdę, Chika-chan, trochę mnie przerażasz, kiedy nagle zaczynasz mówić takie rzeczy. Dobra, dosyć o romansach. Spytam cię prosto z mostu, choć może to nie jest teraz na to czas. Czy wszystko w porządku? Szczerze mówiąc, niezbyt. Próbuję troszkę pogodzić się z własnymi uczuciami, ale troszkę jest mi ciężko. Jasne, na pewno, dużo przeszłaś. Po prostu czuję się zagubiona. Zapomnij o przeszłości i to jest właśnie twój talent. Myślałem, że byłaś dobra w gubieniu się. Dokładnie. Mówiłam, że gubienie się to jeden z moich talentów, prawda? Tak, czasem nawet życie podrzuca nam okrężne drogi, prawda? Po prostu spokojnie pomogę ci, przeprowadzę cię. Majima-san, naprawdę. Bardzo dziękuję. Dobra lekcja. Dobrze, wracamy po gierce. Takie jedna rzecz. Za chwilkę jest kolejna rozmowa z Chika-chan, ale tak się zastanawiam, bo to jest. Tu wszędzie pisze Club Sunshine, wszędzie Club Sunshine, a tutaj kabaret Club Char. Car. Nie mam pojęcia. Nie wiem skąd to się wzięło. Próbowałem doczytać nawet, ale. Troszkę dziwne. Jak ktoś wie, to niech mi powie, bo ja nie. Trzecia rozmowa z Ciką. Dobrze, o czym porozmawiamy dzisiaj, Chika-chan? Mam pytanie do pana Majima-san. Mogę je zadać? Oczywiście, możemy się skupić na czymkolwiek dzisiaj. Jest pan pewien? W takim razie zapytam pana o wszystkie rzeczy, nad którymi się zastanawiałam. Brzmi złowieszczo. Dobrze, więc Majima-san, jakiego rodzaju kobiety pan lubi? Jakiego rodzaju kobietę? Daj mi chwilkę. Graceful, pełną gracji, radosną, nie mam czasu na kobiety. To chyba nie. Nienawidzę tego mówić, ale nie mam czasu na kobiety. Romans to jest ostatnia rzecz, którą mam teraz na głowie. Mam pewne rzeczy, które muszę osiągnąć i nie mam czasu na myślenie o tego typu sprawach. Rozumiem. Jest pan zajęty prowadzeniem klubu. Sihai, to jest właśnie menadżer albo Sihai. Niedawno to słowo, tego słówka się nauczyłem. Momencik. Wybaczcie, że tak troszkę poza, ale muszę zerknąć do moich notatek. Sihai, niedawno się. Czy to na pewno jest to słówko? To jest bardzo ważne, co ja teraz robię. Po prostu jak słyszę coś po japońsku, to zapisuję. Tak, Sihai. Pisane znakami na umiejętność i dystrybucja. Haha. Dobra. To uczucie, kiedy słyszysz słówko, którego się nauczyłeś wcześniej. No, dobra, wybacz, że dałem ci taką słabą odpowiedź. Nie, w porządku, ale smutno mi trochę. Więc jakieś inne palące pytania do mnie? Dobra, niech się zastanowię. Chciałem spytać o dużo rzeczy, Majima-san, ale teraz, kiedy mi pan powiedział, że mogę spytać o cokolwiek, kompletnie zapomniałam, o co chciałam spytać. No, zawsze tak mam. Nienawidzę, kiedy tak się dzieje. Po prostu rzeczy się wymykają z głowy mi przez cały czas. Co, Majima-san? Też ma pan problemy z zapamiętywaniem rzeczy? Tak, wszystko mam poukładane. Szczególnie imiona dziewcząt, szczególnie zakupy. O. Wychodzę za drzwi kupić coś, ale kiedy dochodzę do sklepu, nie pamiętam, co to miało być,
na śmierć zapominam. Też tak często mam. Mydło, środki czyszczące, chusteczki, to w szczególności. Jeżeli jest to coś, co używam codziennie, to na pewno o tym zapomnę. No i popatrz, oboje jesteśmy roztrzepani i wreszcie mamy coś wspólnego. Tak. No, para zapominalskich. Najima-san, już sobie przypomniałam, o co chciałam spytać. Tak? Wal, śmiało. Najima-san, czy pan jest żonaty? Żonaty? A wyglądam na żonatego? Nie mam pojęcia. Dobra, w takim razie nie jestem żonaty. O, rozumiem. Zastanawiałem się nad tym od dłuższego czasu. Ach tak, czy to jest coś w ogóle wartego zawracania sobie tym głowy? Oczywiście. A skoro mówimy o małżeństwie, teraz muszę spytać. Majima-san, interesuje pana małżeństwo? Zawiązanie węzła małżeńskiego, co? Nie wyobrażam sobie tego, raczej nie? Oczywiście. Nie wyobrażam sobie tego. Na pewno, Majima-san. Myślę, że byłby pan zaskakująco dobrym mężem. Jak dobrym mężem? No tutaj prawisz mi komplementy, Chika-chan. I w tej profesji, no... W tej profesji musisz wiedzieć, że to nigdzie cię nie zaprowadzi. To nie miało być pochlebstwo. Po prostu sobie pomyślałem, że gdyby miała kogoś takiego jak pan za męża, Majima-san, to byłabym codziennie szczęśliwa. Ach tak, no skoro tak mówisz, to nie jest w porządku odrzucić komplement. Dzięki, Chika-chan. Dobrze, skoro już mówimy o tym od jakiegoś czasu, to skoro już tak rozmawiamy przez pewien czas, to niech to będzie ostatnie pytanie. Masz jeszcze coś, o co chcesz spytać, czy już... Czy to już wszystko jest? Majima-san. Tak? Majima-san, co pan sądzi o mnie? A skąd to się wzięło? Chciałem spytać od jakiegoś czasu, odpowie mi pan? Ciężko pracujesz, jesteś ważna. O, tak. Jesteś ważną częścią mojego życia, Chika-chan. Istotną w jaki sposób? Byłaś dziewczyną numer jeden w klubie Venus, a twoja praca jest tutaj wyjątkowa, wyjątkowo dobra, na najwyższym poziomie. Dzięki tobie sprzedaż rośnie. Ale to nie wszystko. Tak? Kiedy klub jest pełny klientów i wszyscy zaczynają panikować, ty jesteś naszą ostoją. Jesteś kompletnie spokojna. Kiedy wszyscy inni tutaj... to jest no, idiom. Gorący ziemniak to jest coś, co przerzucasz od jednej osoby do drugiej. Kiedy wszyscy świrują, ty zachowujesz nieziemski spokój i pomagasz wszystkim się wyluzować. To, co chcę powiedzieć, to, że jesteś ważna dla mnie, dla klubu, jesteś kimś wyjątkowym w moim życiu. Majima-san, naprawdę tyle pan o mnie myślał, tak się cieszę. Więc to odpowiedziałem prawidłowo, tak? Tak, ale mówienie takiej rzeczy, że jest nieziemsko spokojna, to może być troszkę opacznie zrozumiane, wie pan? Nie, chodzi mi o to, że jesteś jakaś dziwna czy nienormalna. Nie przekręcaj moich słów. Wiem. Żartowałem sobie. Co wiadomo. Dalej nie wiem. Nigdy nie jestem w stanie wyłapać, kiedy żartuję z Chika-chan. Ze mną ludzie też tak mają. Egal. Dobrze. Dobra, normalna lekcja. Wracamy po minigierce. I teraz kolejna rozmowa z Chika-chan. A nie, to jest gra w bilard będzie. Myślałem, że kolejna rozmowa. No, wiemy wszystko, o co chodzi. Postaramy się to w miarę szybko załatwić, jak się uda. Sprawa.
Ach, ona zacznie. Albo i nie. Ja chyba moja bila jest bliżej. Dobra, ja zaczynam. Ciekawy, czy jakaś. Nie wiem, czemu ta scenka przed rozpoczęciem gry jest w niższej ilości klatek. To jest zauważalne. Nie wiem, dlaczego tak jest. Czekaj, czy co wpadnie. No proszę, nawet jedna bila wpadła. Nie będę przykładał kartki papieru, tak jak mówiłem, szkoda. Chociażby wypadało, szczerze mówiąc. Jak mówiłem, jeżeli ktoś ma problem z tą minigierką, jeżeli sam gra, chce pograć, popróbować swoich sił, niech weźmie kartkę papieru i niech w ten sposób próbuje. A, dobra. Znaczy nie dobra. Guzik. Dobra. Po prostu bierzesz kartkę papieru, przykładasz do monitora, tak żeby był kąt prosty. O, carom shot, to znaczy są dwa rodzaje tutaj, kiss shot i carom shot. Wysoko punktowane, jeden, tylko nie pamiętam, który jest który. Po prostu bila biała odbija się od innej i klepie coś. Albo odbijamy bilę i ta bila odbita wrzuca kolejną bilę do kieszeni. Kiedyś dawno temu, dawno temu, Jezus, ile to było? Za 30 lat temu. No nie, kompletnie nie to chciałem zrobić i to się nie uda. Dobra. Grałem w bilard jako małe dziecko, był lata temu. Byłem na wakacjach w ośrodku takim wypoczynkowym, w którym absolutnie nic nie było ciekawego. I jedyne co było ciekawe, to na żetony kupowało się tam od kierownika w jednym z domków, bo to nad jeziorem było, kupowało się żetony, wrzucało się do stał stół taki. Jeszcze tak nie siadło. Dobra, chyba zacznę przykładać te kartki, bo tu by. To jest ten kiss shot, o którym mówiłem. Absolutnie nieplanowane, bo tu będziemy siedzieć hoho jeszcze trochę. I był ten. To na wyczucie jeszcze nie przykładam kartki. Grało się w ten bilard. Wrzucało się do. Był stół do bilarda, wrzucało się żetony i wypadały bile. I jak po wbiciu wszystkich trzeba było następny żeton. Tak. Niestety wielu innych ludzi było w podobnej sytuacji. Jak ja, to znaczy nie widzieli nic innego do roboty, więc też grali w ten bilard, ciupali. Z tym, że było ich więcej, no to jeden stał przy tym stole i trzymał łapska, łapał bile, zanim one wpadły do kieszeni. Dlatego cały dzień przy tym siedzieli, ja nie mogłem pograć, bo byli więksi i było ich kilku. Jezus, co ja to zrobiłem? Haha, faul. Tak więc wtedy to był jedyny czas, gdy grałem w bilarda. Nawet nie znałem zasad, jak to grać, ale człowiek się coś tam. Miałem pojęcie, o co chodzi przynajmniej. No ci. No cika pewnie wygra to. O, albo i nie. Nie, raczej wygra, chyba już ma przewagę punktową taką, że nie. Jak rywal popełni faul, to można sobie ustawić bilę jak się chce na stole. Oglądałem parę razy na którymś sportowym kanale, to tam kolesie to nawalają tym. Popularne, fajnie się to ogląda, jak mistrzowie grają. Ale ja nie mam czasu oglądać, szczerze mówiąc, w ogóle telewizji.
Kompletnie wszystkie imprezy sportowe i tak dalej dawno przestałem oglądać. Lata temu. Kiedyś się pasjonowałem, oglądałem piłkę nożną, oglądałem różne inne dyscypliny, igrzyska olimpijskie, ale jakoś mi to przeszło po prostu. No, niektórzy wyrastają z gier komputerowych, ja wyrosłem z oglądania sportu. To się pięknie udało. Przypadkowo zresztą. NBA oglądałem, uwielbiałem w latach 90. w podstawówce byłem, był NBA na TVP. Uwielbiałem oglądać NBA, sam miałem kosz do gry w koszykówkę, trenowałem, ciupałem w to. Ale też mi przeszło. Może nawet wygram? Nie, żebym jakoś był podekscytowany, ale może. No i ładnie. Wygrałem. Możemy upokorzyć dziewczynę, pokazując gest zwycięstwa. Perfekcyjna lekcja. Dobrze, wracamy po minigierce. Kolejna porcja rozmowy z Ciką. Ciekawe, skąd pochodzisz? Jestem z Osaki, od urodzenia. Naprawdę, ale nawet nie masz śladu akcentu Kansai. Jak mówiłem, to jest akcent charakterystyczny dla Osaki. Bardzo najsłynniejszy akcent japoński, jaki słyszałeś, mimo że jest mnóstwo innych. Tak, zanim zaczęłam pracować u mojego wcześniejszego pracodawcy, pracowałam w tym wysokiej klasy klubie, i wymagali, żebym mówiła właściwym japońskim. Wow, osobiście uważam, że dziewczyna, która mówi z akcentem Kansai, nie jest urocza. Akcentem Kansai jest urocza, ale jak zasady, to zasady. Skoro ten klub nie ma takiej zasady, to może powinnam zacząć mówić z akcentem Kansai. O, Chika-chan mówi Kansai, co? Chcę to usłyszeć. Teraz naprawdę chcę usłyszeć twój najlepszy akcent Kansai. Dalej, powiedz coś. Nie mogę nie mówić tak na rozkaz. Przepraszam. O, daj spokój, chcę usłyszeć. Nie. Męczenie mnie o to nie pomoże. O, szkoda. Na pewno brzmisz naprawdę uroczo, kiedy mówisz Kansai. Dobra, to się nie uda. Dobra. Trochę się podekscytowałem osobiście, więc pracowałaś w wysokiej klasy klubem przed Wenus, prawda? Jak tam trafiłaś? Zakochałam się we właścicielu klubu i to była miłość od pierwszego wejrzenia. Chciałam być blisko niego jeszcze bardziej, więc zaczęłam pracować w branży. Mnóstwo pasji, czy też bezmyślne. No, niech będzie, że pasja. Więc pasja wzięła górę i zaczęłaś pracować, co? I co dalej? Nie trzymaj mnie tu w niepewności. Co się stało? Właściciel ożenił się i to było tyle. O rany, szkoda. Kiedy podnosiłam się, leczyłam się ze złamanego serca, właściciel poprzedniego klubu mnie zrekrutował i wtedy zaczęłam pracować dla niego. I teraz pracujesz ze mną w klubie Sunshine, co? Tak, i mam więcej radości niż kiedykolwiek. O, naprawdę? No, cieszę się. Więc, Chika-chan, masz sporo doświadczenia w branży. Jakie są twoje plany na przyszłość? No, może to nie jest dalszy ciąg tej pracy, ale to jest coś, gdzie chcę pracować. Coś, kim chcesz się zostać? Możesz mi powiedzieć, co to jest? Tak, chcę być panną młodą. Aha, no dobrze, no na pewno panny moment, co?
Panną młodą? Co, to takie dziwne? Nie, nie, to nie jest dziwne, po prostu to jest takie niewinne marzenie, nie byłem gotowy na nie. Naprawdę chcę prowadzić szczęśliwe życie w małżeństwie. Chcę mieć romantyczny związek ze wspaniałym mężczyzną i chcę zbudować z nim wspaniałą rodzinę. Wspaniały romans? Rodzina? Wspaniały mężczyzna? Jakiego rodzaju rodzinę chciałabyś mieć? Dobrze, na początek zbudujemy dom z dużym czarnym, z dużym czerwonym dachem przy oceanie. Będziemy tam mieszkać, tylko we dwoje. Nasz piesek syberyjski husky będzie sobie biegał spokojnie po ogródku. Aha, w drugim roku naszego małżeństwa będziemy mieli córkę, a w trzecim roku syna. Rodzina czworga byłaby idealna. W weekendy wsiądziemy do samochodu i... Momencik, cikaczon. Nie chcę cię tutaj wytrącać z rytmu. Jesteś taka szczęśliwa, ale troszkę mnie zostawiłaś z tyłu. O, przepraszam, moja wyobraźnia troszkę mnie poniosła. No, brzmiałaś na szczęśliwą. Mam nadzieję, że kiedyś to będziesz taką rodzinę. No, ale jesteś świetną partią. Musisz poczekać tylko na właściwego faceta. Więc jeśli chodzi o twoją, więc wtedy twoje marzenie będzie mogło się spełnić. Byłoby miło, ale naprawdę nie spotykam mężczyzn poza pracą. Zapomnij o pracy. Aż tak źle? Ludzie zakochują się w pracy przez cały czas, szczególnie w Japonii. Nie uważasz choćby części swoich klientów za atrakcyjnych facetów? Atrakcyjni klienci zazwyczaj świetnie sobie radzą z kobietami, a mężczyźni, którzy przychodzą do klubów takich jak ten, zazwyczaj mają już swoje, zazwyczaj są już w związku. Ale nie tylko klientów spotykasz w kabarecie. Kto wie, może zakochasz się w jednym z kelnerów? Tak, mogłabym zacząć chodzić z kimś z obsługi klubu, to znaczy klienci, a może menadżer? Tak, tak, mogłabyś chodzić z menadżerem poza... Moment, zaraz, to ja! Dokładnie, Majima-san, jest pan dośmieni tym facetem. To jeden z twoich żartów powiedzianych z poważną twarzą, co, Chika-chan? To nie jest miło tak się drażnić ludźmi. I co pan myśli? I co pan na to? A zima skończył delikatnie. Normalna lekcja. Wracamy po gierce. Teraz randka z Chiką, karaoke. Chyba znowu będą tę samą piosenkę nam śpiewali. Kazali śpiewać. Myślę, że będzie znowu piosenka Majimy, to chyba zrezygnujemy, bo już tyle razy. Teraz będzie śpiewać Heartbreak Mermaid. Nie ma piosenki w Yakuza Zero, której bym nie lubił. Done.
Dobra, nie poszło, ale egal. Monday janai. Nie śpiewamy. No to znowu by nam kazali. Nijuon jikan sindurera. Normalna lekcja, nie źle. Wracamy po minigierce. Ostatnia przygoda tutaj, ostatnia część rozmów z Chiką. Więc co sądzisz o klubie? Jesteś tu już od jakiegoś czasu, prawda? Przyzwyczaiłaś się? Tak, wszystkie dziewczyny są miłe, to jest tu na luzie, dobra luźna atmosfera, w której mogę pracować. No świetnie, cieszę się. Ale trening, szkolenie dziewczyn jest dokładne. Chyba żaden klub, w którym wcześniej pracowałam, nie robił czegoś takiego. Możemy szkolić się dalej, to również było. Też mnie to bawiło i muszę to robić. No to jest zabawne również dla mnie, a jeżeli to jest również praktyką dla ciebie, to dwie pieczenie na jednym ogniu. Najima-san, to, że podoba się panu ta praca, jest takie odświeżające. Mój poprzedni klub był kompletnie inny, zazdroszczę. Naprawdę nie ma potrzeby zazdrościć, jesteś też częścią tej drużyny. Trzeba cieszyć się życiem, póki można. Byłoby miło, gdyby nie musiał pan rozmawiać tyle z innymi dziewczynami, ale to rozumiem, że to jest część pracy. Co? To znaczy? Nie, proszę zapomnieć, że coś mówiłam. Ostatnio tak dobrze się bawię. Kocham przychodzić do pracy każdego dnia. Naprawdę? To dobrze, prawda? Może nie powinnam aż tak dobrze się bawić. W końcu to praca. Niedobrze, jeżeli sama się dobrze bawię. Przepraszam. No fun allowed. Zabawa zakazana. Zabawa jest tu pracą. Najważniejsze jest to, żebyś ty się dobrze bawiła. Jeżeli dziewczyna dobrze się bawi, to klienci również będą zadowoleni. To prawda, ma pan rację. Tutaj nie, w tym biznesie nie można być poważnym. Jeżeli masz tu pracować, to równie dobrze możesz się dobrze bawić. Musi być. Może zabawa każdego dnia ma swój. Jest powód, żeby mieć zabawę każdego dnia. Majima-san, to pewnie dzięki panu. Miło mi to słyszeć. Więc jaka jest twoja szczera opinia o mnie? Jest pan kompletnie inny niż poprzedni właściciel, niż właściciel poprzedniego klubu. W jaki sposób? Jest pan bardzo miłą osobą. Jestem dla ciebie, Chika-chan, mam swoje motywy, a ty wolisz samolubnych. Ale ty lubisz samolubnych kolesi, nie serdecznych, prawda? Ma pan rację, Majima-san, ale jest pan okrutny. Proszę, w jaki sposób? A, nie powiem panu. Majima-san, teraz coś mi nie daje spokoju. Coś cię nie daje spokoju? Nie mów mi. Nie zabijaj się, nie odchodź. Zostawiasz mnie dla innego klubu, proszę, wszystko tylko nie to. Czy ja wyglądam, jakbym chciała odejść? Nie, ale to brzmiało całkiem poważnie, więc pomyślałem, że nie opuściłabym takiego wspaniałej pracy, przynajmniej nie tak od razu, nie tak łatwo. No świetnie, to ulga. No, rozumiem, więc Majima-san, byłby pan smutny, gdybym odeszła, prawda? Oczywiście, błagałbym cię na kolanach, żebyś została. Majima-san, co cię naprawdę
Niepokoi ci Kaczan? Na razie to jest mój sekret. Może kiedyś panu powiem. Dobrze, zakończmy tu, dobrze? Dziękuję, Majima-san. Dobra, Aleksia. Ok, jest koniec treningu. No, tutaj Majima tutaj zaprasza na szkolenie po godzinach. No, byłoby świetne. No, ten most musiał wiele widzieć. Majima-san, pierwszy raz wyszliśmy razem poza klub, tylko ja i pan. Wspólny moment. Przypuszczam, że tak jakbyśmy byli na randce. Majima-san. O co chodzi, Chika-chan? Dlaczego zaprosił mnie pan? Jaka była pana motywacja, by zaprosić mnie do pracy w klubie Sunshine? A skąd to się wzięło? Znaczy, od dawna chciałem już o to spytać. Co pana skłoniło do tego? Klub cię potrzebował, zrobiło mi się ciebie szkoda. Ponieważ zrobiło mi się ciebie szkoda, Chika-chan. Ale dlaczego? Nie chcę rozdrapywać starych ran, ale nie mogłem znieść patrzenia na to, jak Kanehara cię traktuje. Więc zrobiło panu się mnie żal i tyle. Ale to nie wszystko, Chika-chan. Byłaś również kimś, kogo potrzebowałem. Przepraszam? Nie wiem, jak to powiedzieć, ale kiedy zobaczyłem, jak sprawy stały dla ciebie w klubie Venus, to sprawiło, że zachciałem z tobą pracować. Pomyślałem, że jeżeli przyjdziesz do naszego klubu, będziesz mogła pracować swobodnie i naprawdę cieszyć się pracą, jak ptak wypuszczony z klatki. I z dziewczyną z twoimi umiejętnościami w drużynie wiedziałem, że będę musiał pracować mocniej, by uczynić klub lepszym. Może zakochałem się w tobie jako hostessie, Chika-chan. Majima-san. Chyba moja motywacja była dość egoistyczna, tak szczerze mówiąc. Egoistyczna, co? Naprawdę pan taki jest, prawda? Majima-san, jest pan egoistą. Przepraszam, wiedziałem, że jest za późno i że powinienem się był upewnić, że to jest to, czego chcesz, Chika-chan. Możliwe, że zawaliłem trochę sprawę. Tak, jest pan egoistyczny, Majima-san. Ale nie musi pan przepraszać. W końcu lubię egoistycznych mężczyzn, pamięta pan? Chika-chan, czy ty? Dobrze, szefie. Wracajmy, prawda? Dobrze, jasne. Proszę prowadzić, Majima-san. Pamięta pan? Sama bardzo łatwo się gubię. Jeżeli nie pokaże mi pan drogi, to może zgubię się gdzieś po drodze. Więc będę pana potrzebować pana towarzystwa przez jakiś czas, dobrze? Oczywiście. Jak najbardziej. Chodźmy, Majima-san. Wracamy po gierce. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o historię Chiki. Substories, ile mamy substories zrobione? Dużo. Dobrze, zostało 5 substories dla Majimy i w tym rozdziale jeszcze jedna chyba tylko będzie do wykonania. Kazuma ma tylko 3. Wiem, że to może brzmieć troszkę jak z innej planety, ale powoli będziemy się zbliżać. Znaczy powoli, w cudzysłowie powoli, bo to jeszcze trochę przed nami, ale pomału będziemy zmierzać w stronę końca gry.
W kolejnym odcinku będę rozklepywał, przynajmniej taką mam nadzieję, klub Księżyc, klub Moon. I no oczywiście tradycyjnie z tego klubu będzie jeszcze jedna hostessa i trening z nią będzie w następnym odcinku. A później wrócę do wątku głównego. Przejdę do rozdziału 8 fabuły głównej, co przypominam, Makoto Makimura dalej siedzi w tym, ślepa dziewczyna, niewidoma dziewczyna dalej siedzi w tym magazynie, czeka na nas. Doczeka się. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Let's Playa Yakuza 0.